Drugie spotkanie pierwszego dnia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Podlasie Zambrów 2011. Grupa B w tej chwili na parkiecie w czarnych strojach. Śląska, kadra śląska i w białych z domieszką czerwonego kadra Mazowsza. Piątka kadry Śląsk, widzę Piszczek, Mól, Oszczepaliński, Gładysz i Wieczorek. Mazowieckim z czwórką, Walczak z trzynastką, Malinowski z dwunastką, Zatorski z siódemką, Kurek i z dziesiątką Igor Wadowski. Pierwszy rzut nieskuteczny, główeczką podał Mól. Wieczorek, błąd połowy, nie zauważył. Dzisiaj jego starsi koledzy Wieczorka grają półfinały Mistrzostw Polski Juniorów. Miał też tam być, ale kadra ważniejsza jest tutaj z nami, a my życzymy juniorom Dąbrowy Górniczy, która reprezentuje Śląsk, wszystkiego dobrego w Bydgoszczy. Czekamy na pierwsze punkty. Ale zdjęty ładnie teraz Malinowski, Wieczorek, Piszczek. I pierwsze punkty dla kadry Śląsk. Maciej Piszczek. Znawcy koszykówki uważają, że Mazowsze w tej grupie jest poza konkurencją, a no zobaczymy. To są kadry wojewódzkie, tu są wyselekcjonowani najlepsi zawodnicy spośród rzeszy graczy w danym województwie, a wiemy, że województwo mazowieckie, województwo śląskie to bardzo liczne, jeżeli chodzi o kluby województwa. Choć powiem szczerze, że chyba na Mazowszu są większe nakłady finansowe, czy to na kadry, czy to na drużyny, niż na województwie śląskim. Nie ma co ukrywać. Wadowski. Wadowski będzie ofensywnie. Ja nie mogę podważać decyzji sędziów. I teraz, no ale nie zastawiamy panowie. Teraz ustawili obrony dopiero. Wadowski. No i pierwsze punkty Igor Wadowski. Gramy. Wieczorek tutaj na pozycji rozgrywającego. Mól. Wieczorek, Piszczek i basket. Brawo, Maciej Piszczek, chłopak z Turowa. Ale aktualnie zawodnik GTK Gliwice. Kadra Śląsk rok temu na finał OM-u w Pruszkowie niestety nie była. Odpadła z półfinału, było to po raz pierwszy. Tym razem już wrócili do najlepszej czołówki kadr wojewódzkich. I tu biją się, nie powiem, o czwórkę. Przechwyt, złe podanie Oszczepalińskiego, ale ze siódemką Kurek też zgubił piłkę. Wieczorek, Gładysz, z powrotem do Wieczorka. Tu podwajają, bardzo mocno podwajają chłopcy z Mazowsza. Gładysz, Oszczepaliński do Mula. Padne podanie, rozumiem się chłopcy, obydwaj reprezentują Gliwickie Towarzystwo Koszykówki. Time out. Przejdź dwa, dobre uderzenie kadrowiczy Śląska. Przejdę do tej kadry tutaj mogę.
Drugim trenerem jest pan Marcin Koziński, który był także przy kadrze 9-5. Dobrze zaciśniamy w defensywie. Cały czas pilnować, bo nowy chodzi o zaciśniamy w defensywie. I teraz tak, szybciej biegamy do kontry. Opieka medyczna cały czas czuwa. Ja na każdych zawodach życzę, żeby opieka medyczna była bezrobotna. Żeby pan sobie tutaj kawkę pił i oglądał wszystkie mecze. Taki fakt. Żeby omijały nas kontuzje i wszystko. Zobaczcie, jak inne interwencje, tym tak. Bardziej udane zawody. A tym bardziej, że chłopaków zaraz po tym, za dwa dni czeka ćwierćfinał kadetów. Bo większość chłopaków z rocznika 96 to są wybijający się chłopcy, grają w swoich drużynach kadetach, nie? Także dla nich to jest ważne i trudny okres, bo praktycznie w ciągu dwóch dni mają 8 meczy. No i najważniejsze, żeby nie nawet złapać kontuzji w tym razie. Bo kondycyjnie bawiczymy, młodzi są, tak, grają razy. Wracamy do gry 6-2 dla reprezentacji województwa śląskiego. Gramy pasarelą. Defensywa. Ci zawodnicy, co nie wystąpią w pierwszych kwartach, już później grać nie mogą. Przebija się Wadowski. No i teraz punkty z numerem 4. Walczak Maksym. Ładne odegranie. I znowu akcja Gliwiczan. Nieskuteczna. To na razie tyle.